W Warszawie trwa miasteczko protestacyjne medyków, którzy strajkują o lepsze warunki pracy i generalnie o poprawę funkcjonowania służby zdrowia. Odkąd pamięć ma sięgnie wstecz, ciągle trwa naprawa służby zdrowia, generalnie. Nikt w Polsce nie pamięta czasów bez reformy służby zdrowia. Nie było takiego momentu, że powiedzieliśmy sobie: tak, jest dobrze, mamy to, zostawiamy to, jedziemy z tym, to hula. Lekarze do skalpeli i stetoskopów, pielęgniarki do strzykawek, chorzy do łóżek, Żydzi na Madagaskar. A nie, na, tutaj by się ktoś zagalopował. No nie było takiego momentu. Każdy rząd ma receptę na naprawę służby zdrowia, tylko nie ma gdzie tej recepty zrealizować. Kiedy medycy dopiero zapowiadali strajk, ktoś z rządu, chyba minister, jest tam paru, jest, powiedział, że jeśli w karetkach medyków nie starczy, to w karetkach będą jeździć policjanci, żołnierze, strażacy. Jak ich nie stanie, to inne zawody. I taka sytuacja może się zdarzyć, że kierowca pogotowia pyta: dlaczego jedzie z nami tylko nauczyciel? Bo murarz zachorował, a dzielnicowy pilnie przeszczepia serce. Oby nie, życzymy murarzowi zdrowia. A medycy strajkujący w Warszawie to chcą się spotkać z premierem i z prezydentem. A nie, obaj się nie kwapią, mówią, może jeszcze z papieżem, co? A ja, jak zwykle mam kompromisowe wyjście, by nie powiedzieć konstruktywne. Taki jestem, człowiek konstruktywnego kompromisu. Niech premier Morawiecki spotka się z lekarzem Stanisławem Karczewskim, to ten niektóry, który pracuje. Tak. Pamiętamy. No, na pewno szybko dojdą do porozumienia.